Przyjaciele, nie siadajcie jeszcze. Zapraszam was tutaj wszystkich z powrotem. Proszę. Dlatego, że 2 tygodnie temu były urodziny naszego pastora. O, przepraszam. Okrągłe urodziny. I w związku z tym uczcimy pastora piosenką. Pastorze, w ogóle... Sekundeczkę. Ja chciałam w ogóle podziękować za te objawienie, za wszystko, co, za swoje poświęcenie, za to, że wybrałeś tą drogę. Ja osobiście, moje życie zostało zmienione i zbudowane przez to, co robisz. Wiem, że jest tutaj mnóstwo osób, które to samo przeżywa, co ja, więc w imieniu Kościoła chcę cię uczcić i podziękować. Pięćdziesiąt lat i nawet 2 tygodnie. Na wiele więcej teraz przygotuj się. Wszak uczysz nas, jak godnie nosić spodnie. To ty nas nauczyłeś, jak w łasce trwać, jak pełną garścią brać, wiarą zdobywać góry, iść pewnie tam, gdzie w ciele nie na wiele jest nas stać. Dziś, drogi przyjacielu, masz nas wokół wielu. Zawsze będziemy wiernie nieść Bożą Ewangelię i w apostolskiej myśli trwać. Przyjaciele, uściskajcie pastora. Mój piosek. Nie. Luna powiedziała, że nie. Nie wiem, co mam powiedzieć po prostu. Dziękuję wam, przyjaciele. Naprawdę zaskoczyliście mnie totalnie. Po prostu... A na tej pustyni strusi i kojot jeszcze. Dziękuję wam, naprawdę. My dziękujemy. Dziękuję wam. Jesteście niesamowici. Wiem. Wiem. Dziękuję wam. Dziękuję z całego serca, naprawdę. To jak na was patrzę, to widzę w ogóle... Że to ma sens. Że to ma sens. Dziękuję naprawdę. Widzę, że to ma sens.